Ja jestem w tym roku koordynatorem spotkania. A ja jestem zastępcą Natalii. I to, czym się głównie zajmujemy na Lednicy i wokół Lednicy, to program tegorocznego spotkania. Od października pracujemy nad scenariuszem spotkania. Zastanawiamy się, jak treści, które chcemy przekazać, przełożyć na pole. Tak, w sposób widowiskowy, żebyście wy przyjeżdżając czerpali z tego jak najwięcej i również mogli się z tego cieszyć. I więc dzisiaj postaramy się wam opowiedzieć o tym, co w tym roku będzie działo się na polach. Hasło spotkania, wiesz, że Cię kocham, może być intrygujące. Myślę, że jak większość z Was przyjeżdża co roku na pola lednickie, to wiesz, że Cię kocham, kojarzy Wam się z tak, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. W tym roku nie będziemy mówić Panu Bogu, tak, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham, to w tym roku Pan powie nam, wiesz, że Cię kocham, żebyśmy o tym pamiętali codziennie. Wiesz, że Cię kocham wzięło nam się w ogóle z tego, że ojciec Jan na tegoroczną lednicę zapisał nam takie przesłanie, które powtarzał za Janem Pawłem II. Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło Wam żyć. My się długo zastanawialiśmy, co to znaczy, że młodzi ludzie mają być silniejsi niż warunki. Jak to zrobić? Jest to niełatwe, trzeba przyznać. I wpadliśmy na to, że w tekście Jana Pawła II wielokrotnie jest podkreślane, że człowiek jest mocny świadomością celów, świadomością zadań, ale przede wszystkim świadomością tego, że jest miłowany. Dlatego w tym roku wiesz, że Cię kocham. Przez całe spotkanie chcemy, aby Pan Jezus mówił do nas wszystkich na polach lednickich, wiesz, że Cię kocham. To jest tak naprawdę przesłanie, które chcemy, żebyśmy wszyscy wynieśli w tym roku ze spotkania, żebyśmy wyjechali z pól lednickich zadowoleni, szczęśliwi, pełni Ducha Świętego, ale z pełną świadomością że jesteśmy kochani przez Pana Jezusa. Żebyśmy wyjeżdżali przekonani o tym, że On codziennie mówi do nas, wierz, że Cię kocham. Wierzymy, że to nam da siłę. Kiedy rozważaliśmy, jak na co dzień może się przejawiać miłość Pana Jezusa do nas, dostrzegliśmy dwa niezwykle szare sakramenty. Spowiedź, czyli sakrament pojednania i Eucharystię, czyli mszę świętą. To są sakramenty, w których uczestniczymy od zawsze. Jeśli chodzi o spowiedź, od pierwszej komunii świętej tak naprawdę uczestniczymy w tych sakramentach i często są one przez nas bagatelizowane i niedostrzegane, dlatego w tym roku uniesiemy je do większej rangi. Najpierw opowiem o spowiedzi. Tak. Dokładnie, opowiemy najpierw o spowiedzi i tak też rozpoczniemy nasze spotkanie. Rozpoczniemy je od właśnie części, która nazywa się Opowiem Ci o spowiedzi. I ta nazwa też nie jest przypadkowa, ponieważ chcemy dać się w tym roku przestrzeń Panu Jezusowi do tego, żeby do nas mówił. Więc to On przez całe spotkanie na początku będzie mówił o spowiedzi, a później o Eucharystii. Na lednicy nie może zabraknąć tańca. Nie tylko tańca tegorocznego spotkania, czyli do piosenki tegorocznego spotkania, nie tylko tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Zawsze na lednicy staramy się przekładać wiarę na kulturę i nieodłączną częścią spotkań lednickich stał się balet. Dlatego w tym roku będzie balet, taniec, który nazywamy Pójdź za mną i nawiązuje on do obrazu Caravaggio, powołanie świętego Mateusza. Jest to niezwykle intrygujący obraz, który opowiada właściwie o spowiedzi i o Eucharystii. To jest bardzo ciekawe, my to dostrzegliśmy przygotowując się w tym roku do spotkania, ponieważ na tym obrazie widać Pana Jezusa, który wchodzi do miejsca, w którym tak naprawdę Mateusz w tym momencie grzeszy. Mateusz jest celnikiem, on jest grzeszny, on jest w momencie swojego grzechu, kiedy przychodzi do niego Pan Jezus. I Pan Jezus wskazuje, na obrazie wskazuje na niego ręką, na Mateusza. To wskazanie to jest pójdź za mną. Bardzo ciekawym elementem tego obrazu jest reakcja Mateusza, bo kiedy się przyjrzymy Mateuszowi, on ma rękę skierowaną na siebie. On jest zaskoczony. On mówi, Panie Jezu, serio? Ja? Tak po ludzku można by to tak przetłumaczyć. On nie wierzy, że Pan Jezus przyszedł właśnie do niego, no jak do grzesznika, to jest dokładnie to samo, co my mamy na co dzień. Spowiedź jest dla nas często trudna, bo myślimy sobie, no jestem taki słaby, ciągle popełniam te same grzechy, czy to w ogóle ma sens?
Zaraz wrócę do tego konfesjonału, będę się spowiadał z tego samego. Pan Jezus mówi do ciebie, wiesz, że cię kocham. On za każdym razem w spowiedzi odnawia w tobie tą godność dziecka Bożego. On za każdym razem cię oczyszcza, obmywa cię z swoich grzechów, choćby były jak szkarłat, one nad śnieg wybieleją. Dlatego w tym roku będzie balet, w którym będą się przewijały dokładnie te gesty ze spotkania. Wierzymy, że kiedy Mateusz wstał i poszedł za Jezusem, to był moment jego spowiedzi właśnie. Jego spowiedzi z całego życia. Później to przerodzi się w ucztę, bo w kolejnej części historii Mateusza on zaprasza Pana Jezusa na ucztę. On przychodzi z Panem Jezusem na ucztę. Ale uczta to Eucharystia. My jeszcze cały czas jesteśmy w sakramencie spowiedzi. Oprócz tańca w tym roku będą z nami nasze cudowne siostry i będą one zaangażowane na spotkanie. Tak, bo warto powiedzieć, że jak to mówili nasi ojcowie, siostry są takim obrazem Bożego miłosierdzia. One robią dla nas wiele i przekazują tą miłość Pana Boga nam w codziennym życiu i również przekażą ją na spotkaniu. I to w bardzo taki, powiedzmy, taki oczywisty sposób, może nie oczywisty, tylko taki... Bardzo też indywidualny. Tak, ponieważ siostry pójdą w sektory. Siostry zaniosą nam, wszystkim uczestnikom, te gesty z baletu. I w ten sposób przekażą nam, myślę, że przekażą nam w ten sposób miłość Pana Boga i to, że w spowiedzi jakby możemy ją poczuć i doświadczyć bardzo osobiście. Można powiedzieć, że trochę odtworzymy tą historię. Tak, dokładnie. Tak jak Jezus przyszedł do Mateusza, tak do nas przyjdą siostry i one wskażą na nas. I przez to każdy z nas na polu będzie mógł tak doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem i z Jego miłością właśnie dzięki naszym kochanym siostrom. Dokładnie. Idąc dalej, będziemy słuchać, jak Pan Jezus przeżywa nasz grzech. Ja już wspominałam chwilę temu o tym, że my jesteśmy przekonani o tym, że grzech jest czymś, co nas absolutnie, totalnie bezcześci. Stajemy się przez grzech odrzucający brudni i na pewno Pan Jezus nie może nas patrzeć i w ogóle nie interesuje się nami i jest tragicznie zdruzgotany tym, jacy nieraz żałośni potrafimy być. W tym roku Pan Jezus na Polach Radnickich będzie nam opowiadał o tym, jak przeżywa nasz grzech. I ja myślę, że to może być dla nas bardzo zaskakujące doznanie, ale więcej szczegółów to już na spotkaniu. Tak, nie możemy się wprowadzać wszystkiego od razu. Tak. No i punkt kulminacyjny tej opowieści o spowiedzi. Zastanawialiśmy się długo, co może być naszym największym problemem. Tak, i doszliśmy do tego, że takim największym problemem z spowiedzią jest to, że nie wiemy tak naprawdę, kogo spotkamy po drugiej stronie konfesjonału. Nie wiemy, jaki ten ksiądz będzie i czy obdaruje nas wystarczającą dużą ilością miłości. I też myśleliśmy, co możemy dać uczestnikom spotkania, żeby ich jakby żeby mniej się tego bali. I stwierdziliśmy, że trudno nam jest ich zapewnić, że na pewno będzie to, że po drugiej stronie będzie na nich czekać super, super ksiądz, ale jest jedna rzecz, którą możemy dać jako narzędzie, żeby bać się troszeczkę mniej. Dlatego w tym roku całe pole, wszyscy młodzi modlą się za księży spowiedników i za wszystkich księży. Na tym spotkaniu odwracamy trochę narrację. My w Kościele jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ksiądz nas błogosławi. Ksiądz nas błogosławi podczas mszy, ksiądz nas błogosławi podczas różnych spotkań, kiedy się rozsyłamy do domów i tak dalej. A w tym roku to młodzi błogosławią księży. To niesamowite, jak bardzo my jesteśmy również potrzebni. Nie wolno zapominać o tym, że my jesteśmy wszyscy Kościołem. Kościół to nie są siostry i księża. Kościół to my wszyscy. Dlatego w tym roku młodzi na Polach Lednickich modlą się za księży. Wierzymy, że to nam pomoże w tych wszystkich trudnościach i lękach, które miewamy często chodząc do kościoła, szczególnie chodząc do spowiedzi. Jak już jesteśmy na spotkaniu lednickim i myślimy o tym, o tej modlitwie, o tej spowiedzi, to ja chciałabym jeszcze serdecznie zaprosić wszystkich, żeby poszli w tym roku do spowiedzi na Polach Lednickich. Pole lednickie są ogromnym skarbem, ale pole spowiedzi na Polach Lednickich to jest niesamowite miejsce. Tam się dokonują rzeczy niesłychane. Jeśli tylko możecie, jeśli jesteście gotowi, a nawet jeśli nie, jeśli poszukujecie, jeśli nie wiecie, czy spowiedź jest dla was, zapraszamy na Pola Lednickie, aby wyspowiadać się pod gołym niebem na trawie w rozmowie z księdzem w tym roku, który będzie z nami na Polach Lednickich.
pole spowiedzi zdecydowanie warto odwiedzić. Dokładnie. Ojciec Jan zawsze powtarzał, że pola radnickie są wielką spowiednicą Polski. W bardzo nietypowych warunkach, ponieważ nie ma konfesjonału, nie ma krat, nie ma niczego, co dzieli nas od księdza, więc myślę, że są to dosyć sprzyjające warunki, żeby odbyć taką prawdziwą spowiedź. To prawda. A kiedy już mamy za sobą spowiedź, po zamknięciu tego tematu, przechodzimy do tematu Eucharystii. Tak jak już opowiadaliśmy historię Mateusza, Mateusz spotkał Pana Boga i to totalnie zmieniło jego życie. I my w tym roku, opowiadając o Eucharystii, będziemy opowiadać właśnie o tym, bo w Eucharystii spotykamy Pana Jezusa. I to odmienia nas codziennie, co niedziela. To nas odmienia za każdym razem, jak Go spotykamy. Odmieniło to nie tylko życie Mateusza, ale odmieniło to życie prawdopodobnie każdego z nas. Ale w tym roku będzie z nami gość szczególny, który opowie o tym, jak spotkanie Jezusa zmieniło jej życie. Tak, tak jak Antonia mówiła, będzie w tym roku z nami Basia Turek, która prowadzi bloga pełnymi garściami. Dokładnie tak. I opowie nam w tym roku na Legnicy o tym, jak ona spotkała Jezusa i co Jezus jej dał w tym codziennym życiu. I chwilę po tym, jak Basia nam opowie o swoim życiu, możemy pójść w ślad za nią, ponieważ na Legnicy jesteśmy zawsze przyzwyczajeni do tego, że to my słuchamy czyichś świadectw, a w tym roku będziemy mieć niepowtarzalną okazję, żebyśmy my mogli powiedzieć swoje świadectwo i to komuś... Każdy na polach radnickich w tym roku powie świadectwo. I to komuś bardzo blisko siebie, ponieważ osobie, która siedzi zaraz obok niego na polu, ponieważ dobierzemy się w dwójki, żeby sobie nawzajem opowiedzieć o tym, kim byśmy chcieli, żeby ten Pan Jezus był dla nas w naszym życiu. Dokładnie tak. Nie potrzeba wiedzieć tego, kim Jezus jest w moim życiu. Nie trzeba mieć genialnej historii, jak Pan Jezus odmienił moje życie. Ja sama nieraz jak się zastanawiam, to mówię, Boże, ja nie mam żadnego druzgocącego świadectwa. I co ja bym mogła powiedzieć drugiemu? A to właśnie nie potrzeba, nic nie potrzeba. Taka prosta, zwykła historia z naszego codziennego życia. I to naprawdę wystarczy, bo to już jest wystarczająco piękne. Dokładnie. W tym roku wymieniamy się świadectwami. Wszyscy na polach letnickich w tym roku mówią świadectwo. 100 tysięcy osób, 100 tysięcy świadectw na polach letnickich. I to jest piękne. Tak. I to nas sprowadza do uczty. Dokładnie, do wielkiej, przepięknej uczty, jaką jest Eucharystia. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy pokazać to piękno Eucharystii i postanowiliśmy, że pokażemy je przez, głównie oczywiście, przez pracę rąk ludzkich, przez nasz wkład w Eucharystię, ponieważ w tym roku na spotkaniu odbędzie się piękna, przebogata procesja przygotowania do uczty. Nazwaliśmy ją w ogóle Uczta Grzeszników, tak, którzy wierzą w przebaczenie, bo to jest jedna wielka uczta właśnie nas, ułomnych osób, które dzięki temu, że wierzymy, że Pan Jezus nam przebacza w sakramentach, że On nas kocha, to tak naprawdę właśnie nas umacnia. Więc wielką ucztę wyprawiamy w tym roku na polach radnickich. Tak jak Anka mówiła, będziemy doceniać pracę rąk ludzkich, więc wszystkie elementy, które na co dzień widzimy w kościele i są takie szare i małe, będą uniesione do wysokiej rangi na polach lednickich. Pojawi się chleb, pojawi się wino, pojawi się obrus w otoczeniu korączarek, które go zrobiły, kwiaty w otoczeniu kwiaciarzy. Będzie wszystko i wszystko będzie przepiękne, tylko i wyłącznie po to albo i dlatego, żeby później na końcu tej procesji jako gospodarz mógł wejść Pan Jezus, którego wniosą nasi bardzo nietypowi goście. Tak, operacja z Kościoła Grekokatolickiego odwiedzą nas w tym roku. Pojawią się na polach lednickich i podzielą się też swoim przeżywaniem wiary, Eucharystii. Będziemy mogli poszerzyć horyzonty. My chcemy się zachwycić pięknem tego, co mamy już w Kościele. Chcemy się zachwycić w tym roku Eucharystią. Stąd ta procesja będzie bogata, ona będzie barwna. Chcemy przeżywać ją w pełni zachwytu. Bardzo ważnym elementem tej procesji będą uczestnicy spotkania, bo chcemy, żeby w tym roku losowo wybrane osoby z pól poszły w procesji. Dlaczego one są kluczowe i istotne? Dlatego, że mega, ultra istotnym elementem każdej Eucharystii jestem ja. Jesteśmy my sami. My, to co na nią przynosimy, wszystkie nasze troski, wszystkie nasze prośby, nasze dziękczynienie, my sami jesteśmy jej nieodłączną częścią i też tym możemy się zachwycać, że my mamy w nią wkład, że fakt, że na nią przychodzimy, jest mega cenny. A prosto z opowiadania o Eucharystii przejdziemy do Eucharystii, tradycyjnie msza święta na polach lednickich w tym roku. Ponad tymi dwoma kluczowymi aspektami spotkania, dwoma
takimi mocnymi treściami. Mamy też wiele cudownych niespodzianek. Mówimy, że Lednica to Polska Panama. Chcemy w tym roku przedłużyć entuzjazm z Panamy. Chcemy te Światowe Dni Młodzieży rozciągnąć i ludzie na polach lednickich w tym roku przyjeżdżają również na Panamę. Pola lednickie zamienią się w pewnym momencie w Panamę absolutnie, ponieważ przygotowaliśmy wersję specjalną Tak, tak, panie. Tak, w tym roku na polach lednickich Tak, tak, panie zabrzmi w rytmach salsy, co jest dosyć wyjątkowe, ponieważ będziemy mogli jeszcze do tego zatańczyć tą salsę wraz z naszymi przyjaciółmi prosto z Panamy. A ponieważ Lednica to jedno wielkie spotkanie, będziemy opowiadać też tradycyjnie co roku o ojcu spotkań, czyli o Janie Pawle II. Jeśli jeszcze się nie zapisaliście, to serdecznie zapraszamy Was, żeby to uczynić. Nie zwlekajcie ani chwili. My bardzo chcemy wiedzieć, że się zapiszecie. Tak. Czekamy na Wasze zapisy. Czekamy na Was na polach lednickich 1 czerwca, ale już teraz potrzebujemy potrzebujemy dawki. Waszego wsparcia. Dokładnie, takiej dawki mobilizacji. W ten sposób, więc zachęcamy do zapisów na naszej stronie. Zapisy podamy pewnie na dole. Zapisy.lednica2000.pl. Zapisujcie się na spotkanie, przyjeżdżajcie do nas. Do zobaczenia pod rybą.